Od katastrofy budowlanej minęło już 13 lat, a rodziny ofiar wciąż czekają na sprawiedliwość i odszkodowanie. Wytyczne ze Skarbu Państwa są jasne dopiero po uprawomocnieniu się wyroku sądu drugiej instancji. Bardzo ważna sprawa, którą musimy wyjaśnić w tym kontekście, to, że prezydent jest jedynie reprezentantem Skarbu Państwa na obszarze Chorzowa. Oznacza to, że nie on podejmuje decyzję o wypłacie odszkodowań. Dostajemy specjalne instrukcje z Urzędu Wojewódzkiego, gdzie dokładnie napisane jest, kiedy takie odszkodowania możemy wypłacić. I niestety jest tam informacja, że odszkodowania mogą być wypłacane dopiero, kiedy zapadnie wyrok drugiej instancji. Takiego wyroku jeszcze nie ma. Rzeczywiście to postępowanie trwa bardzo długo, bo aż 13 lat. Dlatego pan prezydent wydał oświadczenie, w którym pyta, dlaczego w inny sposób traktowani są bliscy ofiar na MTK, a zupełnie w inny sposób bliscy ofiar w Smoleńsku. Tam porozumienia były podpisywane dużo szybciej. Tutaj tak naprawdę bliscy czekają 13 lat na sprawiedliwość. Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala dodaje, że apelacje tylko wydłużają cierpienie osób, które na sprawiedliwość czekają już 13 lat. W czasie katastrofy w hali znajdowało się około 700 osób. Zwiedzających i wystawców w jej wyniku zginęło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych.